A więc życzymy Wam szczęścia. I żeby te postanowienia noworoczne się Wam spełniły. Fajne miejsce, ale chyba po sezonie dla tych, co lubią sygnały, o właśnie, tego dzwona. Jaka konkluzja wyszła z tego? Bo to po raz kolejny. Pokażę Wam metodę, jaką kiedyś widziałem w internecie, żeby obierać. Same poszukiwanie miejscówki zajęło nam jakieś 2,5 do 3 godzin. Witamy Was gorąco i serdecznie w ostatni dzień 2023 roku, a to oznacza, że trzeba złożyć sobie życzenia na 2024. A więc życzymy Wam szczęścia, miłości, pomyślności. I żeby te postanowienia noworoczne się Wam spełniły, żeby marzenia się Wam spełniły i nie zabrakło Wam odwagi do spełnienia marzeń. Nie muszą to być oczywiście marzenia podróżnicze. Cokolwiek chcecie, zróbcie wszystko, co w Waszej mocy, żeby tak się udało, bo choć dużo zależy od Was samych, to na pewno też szczęścia, którego Wam życzymy, też się przyda w nadmiarze. A teraz popatrzmy, jak ładnie strzelają fajerwerki, ale specjalnie wzięliśmy takie, które, zobaczcie, nie są przyjazne dla zwierzaków, więc z tymi fajerwerkami Was zostawiamy i zapraszamy na ostatni odcinek w tym roku. Ale to nie koniec sezonu, nie koniec naszych przygód. W 2024 będzie tego zdecydowanie więcej, więc pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górze i komentarzach, za które bardzo Wam dziękujemy. Jak widzicie, słonko pomału już wstaje. My zjedliśmy śniadanie i teraz czas przygotować przyczepę i auto do dalszej podróży. Najpierw jeszcze przelejemy sobie wodę, żebyśmy potem mogli napełniać już tylko baniaki. Sam parking fajny, gdyby był bezpłatny, w ogóle byłby super, ale jak wiecie, w sezonie trzeba tutaj za niego zapłacić. Chociaż tutaj śpicie, a taki macie widok i ten szum fal, który tutaj całą noc nas okalał, niesamowity. Bardzo fajnie się spało, z jednym dużym minusem, za który chyba ten parking trzeba wziąć z dużym dystansem. Tutaj przed Wami kościół i dzwonnica, z której co godzinę wybijana jest godzina. Nieważne, czy to jest w nocy, czy rano. Tutaj dzieje się to na okrągło. Co pół godziny przypomnienie i jeszcze co którąś godzinę chyba nawoływanie na mszę. Budzi to, bo jest to głośne. Bardzo głośne. I jak ktoś nie jest pewnie przyzwyczajony, to będzie go to denerwowało. Więc podsumowując, fajne miejsce, ale chyba po sezonie dla tych, co lubią sygnały, o właśnie, tego dzwona co godzinę. Teraz przypomnienie, bo jest w 8:30. Więc biorę się do pracy i do zobaczenia. Wczoraj w tym miejscu musieliśmy zawracać. Dzisiaj już bez tego dużego wiatru możemy ruszać. O tam, zobaczcie, będzie widać chyba poniszczoną, tak, cała zniszczona naczepa. Ta wczoraj też się podnosiła, jeśli chodzi o tą ciężarówkę. No działo się tu wczoraj, działo. Dzisiaj zdecydowanie mniejszy wiatr, spokojniejszy klimat, więc uciekamy z Kryka i lecimy w pobliże Zadaru, ale jeszcze nie to miasto. Tam może będziemy dopiero jutro, albo i nawet pojutrze, bo mamy w planach pewną wycieczkę. A tymczasem popatrzcie sobie, jak wygląda tutaj w tej chwili ten most, który przeprowadzi nas na drugą stronę, ale mam brudną szybę. Wszystko przez ten wiatr. Po tym, jak widziałem tą ciężarówkę, to dużo stresu kosztuje mnie jazda tutaj nad Adriatykiem w takich bardzo wiecznych warunkach. W tej chwili akurat jesteśmy w takiej, można powiedzieć, najgorszej strefie. Tutaj, jak patrzę, to porywy nawet do 93 km na godzinę. Dosłownie jesteśmy chwilę przed tym najgorszym punktem. Zobaczcie zresztą, jak tutaj te krzaki są, można powiedzieć, szarpane przez wiatr. Zresztą cała przyczepa chodzi, samochód chodzi.
Staram się tutaj wyjść i wam to pokażę. No, jest bardzo ciężko wyjść. Zobaczcie, cała przyczepa nam lata. Stanęliśmy tutaj na parkingu, bo chcemy iść na zakupy i wykorzystać ten czas, żeby troszkę się uspokoiło, bo na 2 godziny ma być zdecydowanie lepiej. A na tą chwilę te podmuchy, te porywy wiatru są takie naprawdę bardzo, bardzo mocne. Nie wiem, jak się dobrze ustawić, żeby po prostu nas nie przewróciło, żeby mimo wszystko podwiewało jak najbardziej tą przyczepę wzdłuż właśnie wiatru. Rozglądam się i patrzę na te drzewa, ale on wiruje cały czas tutaj, mocno krąży. Dużo stresu, no ale miejmy nadzieję, że zaraz to się wszystko uspokoi. Jak widzicie, słońca nie brakuje, więc czekamy na poprawę pogody i tymczasem idziemy na zakupy. Zatrzymaliśmy się na chwilę na takim przydrożnym parkingu. Ta trasa numer 8, krajowa, bezpłatna, bardzo malownicza, fajna, na pewno na dzień, bo w nocy jest kilka takich zakrętów bez barierek, które mogą przerażać. Tutaj taki bardzo fajny mały kemping, gdzie macie też bezpośrednio nad wodą. Tam miejscowość, przez którą przed chwileczką przyjeżdżaliśmy, jakaś mała marina. No, wygląda to naprawdę bajecznie. Jeśli będziecie jechać kiedyś do Chorwacji i mieli trochę więcej czasu i nie będziecie się śpieszyć, nie będziecie potrzebować jechać autostradą, to naprawdę wybierzcie trasę numer 8. Tutaj wybrzeżem jedzie się doskonale. Co chwilę człowiek się zachwyca tymi widokami. Oczywiście nie jedźcie wtedy, kiedy bardzo mocno wieje, bo jest mnóstwo znaków i informacji, że auta z przyczepą bądź też wysokie auta kampery nie powinny jeździć niektórymi odcinkami, ale tylko kiedy mocno wieje. Więc kiedy pogoda dopisuje i czas jest odpowiedni, a wy się nigdzie nie śpieszycie, to jest to idealna trasa właśnie, żeby poznać tą piękną część Chorwacji, te wybrzeża, te miasteczka. To jest tak urokliwe i tak chwyta za serca, że cieszymy się, że tędy jedziemy. No i to słoneczko, którego nie brakuje i cały czas nas pozytywnie ładuje. Właśnie o takich miejscach przed chwileczką mówiłem. Przepiękna taka zatoczka na drodze. Super plaża. Pewnie w sezonie jest tu trochę ludzi. No i ta woda, ten kolor. Ach, aż chciałoby się tam wejść, tylko pewnie zimna. Gdzieś się wykąpiemy, ale może jeszcze nie tutaj. Czasem, moi drodzy, zachowujemy się jak pierwszoklasiści w pierwszy dzień szkoły. No, wjeżdżaliśmy na miejscówkę, ale było tak stromy zjazd, że nie dalibyśmy rady. Skończyło się tym, że musieliśmy odczepić, czekajcie, bo muszę patrzeć, jak cofam. Musieliśmy odczepić przyczepę. Gdyby nie mower, to byłoby naprawdę kiepsko. A tak udało się ją cofnąć. No i teraz kawał drogi muszę podjechać. Ale już cofamy i zaraz będziemy mogli na spokojnie się ponownie podczepić. I wam to nagram. Nagrywam to dla was, żebyście nie popełniali tych samych błędów, jeśli nie wiecie, jaka konkluzja wyszła z tego. Bo to po raz kolejny. Zanim wjedziecie na miejscówkę, przejdźcie się z bezpiecznego miejsca i ją sprawdźcie, a potem, jeśli możecie, to wjeżdżajcie. Tyle. A teraz do roboty. Jak to mówią, do 3 razy sztuka, bo dopiero 3. miejsce dzisiaj okazało się tym, na którym chcemy być. W sumie 4., bo przejeżdżaliśmy obok niego, mówiliśmy, jeśli tam nie będzie nam pasowało, to przyjedziemy tutaj na parking. Nie ma żadnego zakazu, jeśli chodzi o kampery. Na tą chwilę nie wiem do końca, jak jest w sezonie. Jest to dosyć dużo śmieci. Nie wiem, czy to kwestia po prostu jakichś tutaj remontów, budów, ale widać, że tutaj po prostu ktoś o to nie dba. Tutaj zresztą cała plaża jest takimi tymi glonami zawalona i na pewno troszeczkę to odrzuca. To jest jakby takie morze w jeziorze, coś takiego. Taki po prostu na mapie wam to pokażę. Tam jest taki cypelek, gdzie w
spływa oczywiście morze. No i tutaj właśnie też są miejsca, gdzie można plażować, odpoczywać, kamperować. Są kempingi, no i są też piękne, malownicze widoki. Tak jak choćby ten kościółek, który widzicie na tej małej wysepce. Tam Iza poszła zrobić Wam ładne zdjęcia. A tutaj miasteczko, które też już jest kilkanaście albo kilkadziesiąt dokładnie kilometrów przed Zadarem, bo do Zadaru zmierzamy jutro. Tam będziemy chcieli sobie właśnie załatwić pranie, uzupełnić wszystkie wody, zrobić jeszcze małe zakupy. Potrzebuję takie małe śrubeczki, bo tam jedna nam gdzieś wypadła i nie możemy jej zidentyfikować od trzymania papieru toaletowego w łazience. Takie, wiecie, drobnostki, które gdzieś tam wychodzą w czasie podróżowania. Akurat takiej nakrętki mi brakuje. Mam chyba cały wachlarz poza tą jedną. Chciałem zresztą taką główką, żeby to też ładnie wyglądało. Wszystko oczywiście zobaczycie na tym kanale, o to się nie martwcie. No a na weekend, bo dzisiaj mamy czwartek, jutro piątek, na sobotę i niedzielę, znowu będziemy szukać jakiegoś fajnego miejsca tutaj w Chorwacji. Miejmy nadzieję, że coś na dziko i z Afryko uda się znaleźć. No i oby to słoneczko nas nie opuszczało i ta bezwietrzna pogoda, bo dzisiaj już kiedy wyjechaliśmy z tej wyspy i z tego wiatru, zrobiło się przyjemnie, ciepło w samochodzie, nie trzeba było dawać ogrzewania, słoneczko mocno nas tutaj ogrzewało zza szyby. No i kiedy wychodziliśmy, tak jak teraz widzicie, bez bluzy, pomimo że słońce już zachodzi, nie jest zimno, ten komfort termiczny jest utrzymany i tego oczekujemy na tej jesienno-zimowej wyprawie na południe Europy, no i potem docelowo też i Azji. Dobra, bo się znowu rozgadałem, a mamy godzinę 16 i chcielibyśmy przygotować sobie obiad. No dobrze, to co? Ugotujmy ten obiad. Dzisiaj w planach dużo warzyw, praktycznie same, ale zaraz będziemy kroić. Zaczynamy od cebulki. Piórka bez szczypania, żeby było szybko, sprawnie i oczywiście smacznie. Jak słyszycie, cebuleczka nam się ładnie podsmaża, to bierzemy się za kolejne składniki, a będą to, jak możecie szybko zobaczyć, cukinia, bakłażan i papryka. Zaczynamy od papryki. Pokażę Wam metodę, jaką kiedyś widziałem w internecie, żeby obierać i od razu bez białych tych wszystkich brzydkich rzeczy, a przy okazji obiera się też cała i robi się to w miarę dokładnie. Już Wam pokazuję. Ostatnie cięcie. Cyk i cyk. I mamy obraną teraz kroję. Znaleźliśmy taką przyprawę, harissa. Tutaj mamy chili, czosnek, kolendra, papryka, sól morska, kmin rzymski. To wrócimy do tych wszystkich warzywek i zaraz zalejemy to passatą. Przyprawy wsypane, to teraz ciecierzyca. Jeszcze z Polski, a zaraz pomidory i passata. Jak na to wszystko patrzę, to wiem, że wziąłem za mały garnek. No ale i tak to trochę zmniejszy swoją objętość, trochę tego sosu wyparuje, więc zamykamy i za pół godziny będziemy mogli jeść. Dzień dobry w pochmurnym, organizacyjnym dniu. Tak, dzisiaj pranie, sprzątanie, dokręcanie, kupowanie i szukanie miejscówki na weekend. I już w sumie chyba ją mamy. No ale czasem, jak to widzicie na tym kanale, nie zawsze tak jest, że coś, co zostało już wybrane, okazuje się naszym docelowym noclegiem. Chociaż dzisiaj chciałbym, żeby tak było, bo weekend ma być słoneczny, w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego. No i to miejsce jest piękne, ze zdjęć, satelity, z tego, co dzieje się na dole. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Przekonacie się, oglądając dalej ten odcinek. No i co?
Teraz zabieram Was na tą wysepkę, gdzie znajdują się te ruiny tego kościółka, tej dzwonnicy, domku, nazywajcie to jak chcecie. Prowadzi do tego taka właśnie oto dróżka, usypana tutaj z kamieni, podlana trochę cementem, pod spodem stare jakieś kamienie, jakieś deski. Samo to miejsce tutaj, ten początek, jak widzicie, no taki mocno, bym powiedział, zabrudzony, zanieczyszczony, ale domniemam, że w sezonie jest to wyczyszczone, jest tutaj sporo ludzi. Widać też to po zdjęciach satelitarnych, bo sobie tu sprawdziliśmy. Mi to się kojarzy jakby z taką Zatoką Puckią u nas, czyli jest jakieś wcięcie, jest niby to morze, ale jest spokój, nie ma fal, nie ma tych wiatrów, bo to jest ta część w środku bardziej. No, może to być w sezonie mega fajnie, a przede wszystkim woda będzie jeszcze cieplejsza od tej, która na pewno jest na otwartych wodach Adriatyku. Ale ruiny wyglądają i wysepka właśnie w ten sposób. Już Wam to wszystko pokazuję i ogrywam. A później szybko przenosimy się do auta. I punkt pierwszy to pralnia. Zobaczmy, czy tutaj w ogóle można wchodzić. Jest jakaś klamka. I co to tutaj jest napisane? Bastina Heritage. Ministerstwo Kultury. Nie, czyli zamknięte. Nie wiemy, co jest w środku, ale tak to się tutaj ładnie prezentuje. Jeśli chodzi dookoła, to tutaj jest mieścinka. No i tak to wygląda. Dobra, wróćmy i ruszajmy dalej. Wy oczywiście pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i łapce w górze, jeśli podoba Wam się to, co robimy. Dziękujemy też za wszystkie komentarze. Staramy się odpowiadać na każde. No a jeśli macie ochotę na pocztówkę, to albo dajcie nam o tym znać w komentarzu, bądźcie naszymi subskrybentami i wtedy możliwe, że taką wygracie i dostaniecie od nas za zupełną darmochę. Albo zajrzyjcie na Patronite'a, tam wszystkie szczegóły są opisane. Kto wspiera kanał, ten takie pocztówki może otrzymywać nawet co miesiąc. Więc myślę, że warto. Warto na pewno ruszyć dalej, żeby poznać piękno Chorwacji. Ponieważ mamy go po drodze, to najpierw wejdziemy do sklepu budowlanego. Tak się nazywa. Jeden z największych tutaj w tej okolicy. Więc zobaczmy, czy mają wszystko, czego potrzebujemy. Słoneczko się pojawiło, ale to nie oznacza, że wszystko dostaliśmy. Udało się zakupić tylko nakrętki. Niestety nie ma tutaj żadnych płynów do toalety ani tabletek. Będziemy szukać w innym punkcie. Mamy jeszcze jeden sklep gdzieś tam za nadrzu, ale problem w sumie, jeśli się wpisze gdzieś tutaj caravan shop, czy camper shop, czy w ogóle ten płyn do toalety, to nic konkretnego nam się nie pojawiło poza tym sklepem, jak i też sklepem na samej marinie, ale tam będziemy zdecydowanie później. Sprawa wygląda tak. Przyczepa zostaje tutaj, jak widzicie, tutaj sobie stoi. Tutaj mamy po jednej stronie Lidla, po drugiej stronie Kauflanda. Tutaj mamy też ludzi, którzy sprzedają swoje mandaryneczki. Zobaczymy później, po ile takie chodzą i czy warto. Ale dlaczego tak się stało? Nie wszystko Wam nagrywamy, tak jak już do tym dobrze wiecie. Czasem jest tak, że w tych takich sytuacjach, kiedy jesteśmy trochę zestresowani, bo wiecie, centrum miasta, Zadar to duże miasto, dzieje się tutaj dużo, no i musimy jakoś sobie z tym wszystkim radzić. A co gorsza, nie ma parkingów dla auta z przyczepą. Naprawdę jest tym duży problem. Nawet chcieliśmy stanąć na płatnym, ale były ewidentnie znaki, że auto z przyczepą wjechać tam nie może. Skoro nie możemy tam wjechać, no to szybko szukamy innych. Nie mogliśmy nic tam znaleźć, bo to już dosyć mocne centrum. A chcemy skorzystać z tej pralni właśnie w centrum, bo ta druga, która tutaj jest, ma dosyć kiepskie opinie. Więc decyzja padła taka, że cofnęliśmy się właśnie pod sklepy, gdzie tego miejsca parkingowego nie brakuje. Tam się rozszczepiliśmy i zostaje, pójdzie sobie spokojnie porobić zakupy. W tym czasie ja pojadę ogarnąć pranie, no i później też jeszcze dla Was szybko zmontować w tym czasie film, no bo i tak będę musiał czekać, aż to pranie się najpierw wypierze, a potem się wysuszy. 9 euro za dużą pralkę, 5 euro za małą pralkę. Nie wiem jeszcze, ile za suszenie, ale jak będę na miejscu, to na pewno Wam to pokażę. To też taka może i lekcja dla tych, którzy kiedyś odważą się, tak jak my, z przyczepą jeździć do tych
większych miast, żeby zdecydowanie szukać parkingów na obrzeżach, ewentualnie albo wjeżdżać samym zestawem, albo po prostu komunikacją miejską, tak jak my to niejednokrotnie już robiliśmy. I to jest chyba najlepsza zasada. Tam na tym parkingu pod pralnią ogólnie byłoby miejsce. Problem znowu jest taki, że trwa tam remont i 3/4 parkingu jest wyłączone, więc i my musieliśmy się z niego wyłączyć. Tyle w teorii. 6 minut i pokażę Wam pralnię. Jeśli chodzi o tą pralnię, to mała 10-kilowa pralka kosztuje 5 euro, ta duża 16-kilowa kosztuje 14-kilowa, przepraszam, 14-kilowa kosztuje 9, bo 16-kilowe to są suszarki i tam 2 euro za jeden cykl suszenia. Nie wiem, w sumie ile on trwa, ale widzę, że tam jakiś czas temu tutaj pani wrzuciła pieniądze, poszła na zakupy, więc troszeczkę czasu na pewno to suszy. Zobaczymy, jak wybierze. Na razie pachnie ładnie. Nie trzeba swoich dawać, jak ostatnio musieliśmy dawać swoje płyny i proszki. Tutaj wszystko dozuje się automatycznie, więc czekamy 40 minut. Wykorzystamy ten czas na montowanie kolejnego odcinka na tym kanale. A teraz przyszedł czas na suszenie prania. 18 minut, 60 stopni i to kosztuje 2 euro. I tak tutaj nam się ciuszki suszą. No więc jeszcze 20 minut, powiem, pewnie wrzucę wszystkie już razem i dołożymy jeszcze jedne 20 minut i będziemy mogli stąd uciekać dalej. Zostało nam tylko malutkie zakupy dokończyć. Tak naprawdę wziąć jeszcze baniak wody i coś przyjemnego na weekend. Zobaczymy, co znajdziemy. Na razie opuszczamy Plodinę, bo są to jakieś dwa inne sklepy, w których jeszcze nie byliśmy. To jest Eurospin i Müller. Zobaczymy, co tam znajdziemy i zaraz Wam to wszystko pokażę. Jeśli chodzi o Müllera, to to taki duży Rossmann, nawet bym powiedział jeszcze lepiej wyposażony. Bardzo fajny sklep i są słodycze, i są chemie, i są jakieś tam rzeczy mikro, takie jak jedzenie do sprzątania, no sporo tego, zabawek również dużo. A jeśli chodzi o ten Eurospin, to bez spiny nic tam ciekawego nie było. Teraz jeszcze raz Plodinę, bo brakuje nam jednej rzeczy. Słońce pomału już zachodzi, jak zresztą widzicie, więc musimy się śpieszyć, żeby dotrzeć na miejscówkę, żeby jeszcze cokolwiek widzieć. Fajne jest to, że przed tymi sklepami, zresztą praktycznie w każdym sklepie tutaj, są też kawiarnie od razu. I to nie tylko w Plodinę, czy tam w Intersparze, czy w różnych tych innych. Zawsze jest taka knajpka, gdzie można sobie przyjść, wypić espresso, czy jakąś kawkę, czy piwko, czy winko. I tak właśnie widać, że praktycznie cały rok sobie ci ludzie tutaj siedzą, chillują. Emeryci, wiadomo, w ciągu dnia, a inni po pracy po prostu przyjeżdżają, żeby też się zrelaksować. Kulturalnie i miło, wszystko tam to fajnie wygląda. A my już z pełnym kompletem wszystkiego jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć weekend i po prostu odpocząć, ale przy okazji też trochę na pewno popracować i ponagrywać dla Was ładnych ujęć, więc widzimy się na miejscówce. Dzień dobry i na wstępie przepraszam. Przepraszam za to, że te filmy są takie trochę pourywane. Powtarzam się, bo dzień jest krótki, bo wieczorem kamera GoPro nie nagrywa. Można by użyć telefonu, ale i tak za niewiele byłoby widać, a jakość tego nagrania zostawiałaby na pewno bardzo dużo do życzenia. Jeśli wyglądam trochę niewyraźnie, to dlatego, że prawie całą noc nie spaliśmy. Wiało tutaj bardzo mocno, ale od początku. Wyjeżdżając ze sklepu pojechaliśmy na pierwszą miejscówkę, która wydawała się od razu idealna. Piękne oceny, wszystko ładnie. Dojeżdżamy na wyspę Wir, czyli jakieś 35 km od Zadaru. No i tam okazuje się, że ta genialna miejscówka ma zakaz wjazdu. Oczywiście są ludzie, którzy nie patrzą na te znaki i tam wjeżdżają. My do takich się nie zaliczamy, więc tam nie wjechaliśmy. Chcieliśmy jeszcze sprawdzić, czy od drugiej strony nie będzie problemu. No i podjechaliśmy, ale tam również był taki sam znak. Zakaz wjazdu. Rozpoczęło się poszukiwanie kolejnej miejscówki. Zgodnie z zasadą jest ciemno, sprawdźmy zanim wjedziemy. Przeszliśmy się na dwa miejsca. Były one niedaleko tego przed znakiem zakazu wjazdu, ale okazało się, że
tak droga jest rozmyta i w takim stanie, że wjazd tam jest zbyt ryzykowny i zbyt stromy dla naszego zestawu. Miejsce trzecie, które miało być drogą asfaltową dojeżdżaną do parkingu, okazało się, że jest placem wielkiej budowy apartamentowca, co znowu skutkowało tym, że musieliśmy odczepić przyczepę, zawrócić ją na mowerze, ponownie ją podczepić i dojechać do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj. I okazywałoby się, że trafiliśmy na genialną miejscówkę i w sumie ona taka jest, zaraz Wam ją pokażę, spokojnie, tylko tutaj zaczęło wiać. Same poszukiwanie miejscówki zajęło nam jakieś 2,5 do 3 godzin. Byliśmy zmęczeni, głodni, bo to była już godzina koło 19, a jak wiecie, znając naszą zasadę, jedliśmy tylko śniadanie. No ale dobrze, udało się, dotarliśmy do tego oto pięknego miejsca. Jesteśmy na samej plaży, w tle piękne, chociaż ośnieżone góry. Pokażę Wam na pewno z tego miejsca może jakieś przebitki zdjęć, bo jeszcze ładniej oddają, jakże niesamowite miejsce. Tutaj można powiedzieć takie wcięcie, niby zatoka. No, robi to robotę, kiedy się obudziliśmy, w sumie można powiedzieć z delikatnego snu, no to byliśmy tym miejscem zachwyceni, ale w nocy tak tutaj wiało, tak trząsło przyczepą, że porównałbym to naprawdę do tego, co spotkało nas na Nordkapie, a wiązało się to z tym, że nie mogliśmy spać, bo przyczepa, uwierzcie mi, cała chodzi. Jeszcze o 2 w nocy wychodziłem, żeby zabrać tą osłonę z przodu, bo bałem się niestety, że finalnie ją nam porwie wiatr i już jej nie odszukam. Na szczęście udało się ją uratować. Więc dużo się w tej nocy działo, dzisiaj zmęczeni, trochę też zestresowani, bo ten wiatr niby po 12 ma wrócić, już nie tak mocny jak w nocy, ale mimo wszystko ma tu jeszcze trochę wiać. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, że będziemy mogli tutaj zostać, bo chcielibyśmy zrobić dzisiaj też taki dzień trochę organizacyjny, no i odpocząć po tej nocy. Jutro, jeśli pogoda dopisze, pojechać sobie na wycieczkę do Zadaru, no a później kontynuować podróż na południe Chorwacji, potem Czarnogóra i Albania. Dobra, trochę się rozgadałem, ale chciałem Wam to wyjaśnić, bo czuję, że te nagrania, kiedy będę je montował, one będą mocno poszarpane. Chciałbym, żebyście wiedzieli, z czego to wynika i chciałbym też, żeby ten materiał w miarę dobrze się oglądało. Dlatego nie chcę dawać Wam brzydkich obrazków, z których nic nie będzie wynikać. Do zobaczenia, jak słońce trochę bardziej się uwydatni na niebie.